W niewielkiej wsi niedaleko 20-tysięcznego miasta w województwie lubelskim życie toczyło się swoim rytmem. Z reguły w takich momentach mówię o spokoju, ciszy i ogólnopanującej wspólnocie mieszkańców. Fakt, w tak małych miejscowościach ludzie znają się od pokoleń, a środowisko jest raczej hermetyczne. Choć w dzisiejszych czasach to raczej mit niż kontynuacja dawnej tradycji. Życie w tej wsi toczyło się normalnym rytmem, czyli bracia B kłócili się, wyzywali i grozili pozbawieniem życia. Nie było w tym niczego zaskakującego, bo ci dwaj szczerze się nienawidzili, mimo że płynęła w nich ta sama krew. Paweł B był 2 lata starszy od Michała. Najstarsza z rodzeństwa była 40-letnia Agata, ale ona starała się nie uczestniczyć w konfliktach swoich braci. Gdy po kolei przychodzili na świat, rodzice pękali z dumy. Robili wszystko, aby zapewnić im godne życie i nauczyć odpowiedzialności, pracowitości i fachu, aby któreś z nich zostało na wsi i kontynuowało rodzinną tradycję. Rodzina B miała kilka hektarów pola, po ich podwórku biegały kury, a w zagrodzie stały krowy. Mieli własne świnki i niewielki sad za domem. Ogólnie wiodło im się dobrze, dzieci dorastały, choć chłopcy, zamiast interesować się obowiązkami, woleli psocić i niepokoić sąsiadów. Od małego byli zamieszani w wiele afer we wsi. Czasami zniszczyli komuś płot, innym razem zdewastowali ogród. Rodzice za każdym razem musieli tłumaczyć się sąsiadom i pokrywać wyrządzone przez nich straty. Mieszkańcy spoglądali przez to na chłopców jak na łobuzów, po których wszystkiego można było się spodziewać. Między nimi samymi także dochodziło do konfliktów. Kłócili się niemalże o wszystko, ale za każdym razem potrafili pogodzić się i działać wspólnie. Rodzice, szczególnie mama, miała ogromny wpływ na ich zachowanie. Kobieta była stanowcza, ale też sprawiedliwa. Karała synów i nie ulegała zapewnieniom o poprawie zachowania, ale gdy zasłużyli, również chętnie ich nagradzała. Niestety, zanim rodzeństwo osiągnęło wiek pełnoletności, kobieta zmarła. Pewnego dnia źle się poczuła. Choć początkowo ignorowała swój stan, to jednak ostatecznie zdecydowała się pojechać do szpitala. Po niedługim czasie lekarze postawili diagnozę. Był to rak w zaawansowanym stadium. Kobieta, choć walczyła z chorobą, ostatecznie tę walkę przegrała. Po kilku miesiącach zmarła w domu pod opieką swoich bliskich. Agata i jej bracia bardzo przeżyli odejście mamy. Stracili najważniejszą osobę w życiu, a w dodatku ich ojciec całkowicie się załamał. Rolę gospodyni przejęła córka, a chłopcy wcale nie ułatwiali jej tego zadania. Zaczęli obarczać winą ojca, któremu zarzucali, że nie zrobił wszystkiego, żeby ratować mamę. Rzecz jasna, był to tylko wymyślony zarzut, bo mężczyzna oddałby swoje życie, gdyby mógł uratować ukochaną, ale nie mógł zrobić nic. Kilka miesięcy później odbył się kolejny pogrzeb. Zrozpaczony i załamany wdowiec zmarł nagle, co było kolejnym dramatem rodziny. Od tej pory całym domem zarządzała Agata. To ona opiekowała się braćmi, starała się utrzymać gospodarstwo i zapewnić ciągłość finansową. Niestety Paweł i Michał ciągle ją zawodzili. Przestali się uczyć, później całkowicie porzucili naukę. Zaczęli popijać i zanim się obejrzeli, popadli w nałóg. Ich każdy dzień wyglądał tak samo, czyli szukanie sposobu na zorganizowanie kilku złotych, wypad do lokalnego sklepu i upicie się najtańszym alkoholem. Następnie wybuchały między nimi awantury, a krzyki i groźby niosły się po całej wsi.
Wiele osób, w tym Agata, uważali, że prowokatorem i inicjatorem awantur był Michał. To on miał największy żal do rodzeństwa, choć tak naprawdę sam do końca nie wiedział o co. Zarzucał im śmierć matki, później ojca. Na nich zrzucił winę za biedę, w jakiej się znaleźli, i za zaniedbane gospodarstwo, na którym mieszkali. Niestety w tym samym czasie nie robił nic, co mogłoby poprawić ich byt, a przecież mieli ku temu doskonałe warunki. Ojcowizna leżała odłogiem, w stodołach stały maszyny, wystarczyło odrobinę chęci, żeby zacząć kontynuować pracę. Jednak Michał wolał narzekać i pić, zamiast wziąć się w garść i pomagać Agacie, na której barkach było dosłownie wszystko. W którymś momencie młodszy z braci zaczął znikać na kilka tygodni. Wtedy starszy Paweł łagodniał. Pomagał siostrze, a nawet zajmował się obejściem, zasiał pole, dbał o uprawy i co najważniejsze, pił zdecydowanie mniej. Gdy Michała nie było, w domu, ale i w całej wsi panował spokój. Nie było krzyków i awantur. Agata nie płakała całymi dniami, a gospodarstwo znów wyglądało tak, jak zostawił je ojciec. W tym czasie Michał B. łapał się do prac budowlanych. Wraz z kilkoma mieszkańcami okolicznych wsi wyjeżdżał do Niemiec, gdzie pracował na różnych budowach. Jednak po okresie ciszy i spokoju wracał do domu. Czasami na weekend, a czasami na dłużej. Wtedy wracały kłótnie, bójki i krzyki. Gdy wracał z Saksów, jego zachowanie było gorsze niż przed wyjazdem. Wiązało się to z tym, że miał pieniądze, które zarobił. Pił na umór, a że było go stać, zbierała się wokół niego śmietanka towarzyska i piła na koszt chwilowego przyjaciela. Jednak pieniądze szybko się kończyły. Towarzystwo wtedy znikało, żeby nie czuć się w obowiązku postawienia kolejnej kolejki, a Michał rozładowywał swoją frustrację w domu. Gdy brakowało mu pieniędzy, a do pracy w Niemczech nikt go nie chciał już zabierać, bo ciągle się awanturował z innymi, zaczął wynosić z domu wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Na tym tle znów wybuchały awantury, jednak to Agata i Paweł mieli pretensje, że ich brat okrada własną rodzinę. Sprzedawał sprzęty i wyposażenie domu, które było niezbędne do codziennego funkcjonowania. Któregoś dnia Agata zauważyła, że na jej podwórku stoi obcy samochód z przyczepą, na której zapakowany jest ciągnik ojca, którym Paweł uprawiał pole. Jak się okazało, Michał sprzedał go za kwotę kilkukrotnie niższą niż był warty. Praktycznie tym ruchem odebrał swojemu rodzeństwu możliwość pracy w polu, a tym samym zarobku. Tego dnia rodzina pokłóciła się jak nigdy wcześniej. Michał za zarobione pieniądze napił się w sklepie, a Paweł starał się odkręcić transakcję brata. Niestety człowiek, który kupił maszynę w okazyjnej cenie, nawet nie myślał rezygnować z takiej okazji. Gdy wieczorem Michał wrócił do domu, Paweł na niego naskoczył. Zaczął go wyzywać od złodziei i nierobów. Wyrzucał mu po kolei to, jak się zachowuje i jakie zdanie o nim ma cała wioska. Wtedy młodszy z braci wszedł do domu, aby kilka chwil później znów wyjść na podwórko. Podszedł do Pawła i jednym pchnięciem wbił mu nóż w brzuch. Próbował zadać kolejny cios, ale był zbyt pijany, żeby utrzymać równowagę. Krzyki i wołanie o pomoc zaalarmowały Agatę, która także wybiegła przed dom. Michał siedział na krześle, a Paweł trzymał ranę, z której sączyła się krew. Po chwili stracił przytomność. Gdy na miejsce przyjechała karetka pogotowia, lekarze nie mieli wątpliwości, że doszło do ugodzenia. Trudno było odnieść inne wrażenie, zwłaszcza że Michał wciąż wygrażał się bratu, że następnym razem wbije mu nóż prosto w serce.
O całej sprawie została powiadomiona policja, która także zjawiła się na gospodarstwie rodziny B. Agata wyjaśniła, że w pewnym momencie usłyszała przeraźliwy krzyk brata. Wybiegła przed dom i zauważyła rannego Pawła i Michała trzymającego nóż. Nikt nie miał wątpliwości, że mogło dojść do tragedii, dlatego zarówno Agata, jak i Paweł nie zamierzali puszczać tego płazem. Michał został zatrzymany, a gdy wytrzeźwiał, złożył swoje wyjaśnienia. Przyznał, że poprzedniego dnia wypił i nie pamięta, co się stało w domu. Ale dowody w sprawie były jednoznaczne. Trudno było dyskutować z odciskami palców na narzędziu przestępstwa. Sprawa trafiła do sądu, a ten uznał, że kara 2 lat bezwzględnego więzienia będzie wystarczająca za czyn, jakiego dopuścił się sprawca wobec własnego brata. Był to czas, w którym we wsi znów zapanował spokój. Agata zajmowała się domem, nawet poznała przyszłego męża. Paweł zajął się gospodarstwem, kupił ciągnik, naprawił maszyny i doprowadził rolę do dobrego stanu. Rodzina żyła skromnie, ale z pewnością nie biednie. Wszystko układało się dobrze, każdy wykonywał swoje obowiązki, a podczas wieczornych posiadówek wspominali brata, którego w więzieniu rzadko odwiedzali, ale co chwilę wysyłali mu paczki. Zarówno Agata, jak i Paweł mieli nadzieję, że 2 lata w izolacji będą dla młodszego dobrym detoksem. Być może wyjdzie z nałogu i stanie na nogi. Być może znów wyjedzie na zachód w poszukiwaniu pracy albo odmieniony pomoże w utrzymaniu hektarów. 2 lata minęły bardzo szybko. Pewnego dnia do drzwi zapukał Michał. Faktycznie był odmieniony. Nieco przytył, zmężniał i wydawał się być wypoczęty. Ale szybko dał się poznać z najgorszej strony. Tego samego dnia upił się i wszczął awanturę, podczas której oskarżał siostrę, że przez nią trafił do więzienia. Nie czuł się winny i nie miał wyrzutów sumienia, że o mały włos nie zabił własnego brata. Paweł po tamtych wydarzeniach przeszedł kilka operacji, a lekarze potwierdzili, że od śmierci dzieliło go zaledwie kilka centymetrów. Michał zażądał, co pewnie podpowiedzieli mu współwięźniowie, żeby rodzeństwo spieniężyło pole i podzieliło się porówno otrzymaną kwotą. Ale Agata, a tym bardziej Paweł, nie chcieli się na to zgodzić. W zasadzie było to ich jedyne źródło utrzymania. Jeżeli sprzedadzą rolę, dostaną gotówkę, która wystarczy na kilka lat. Bez pola nie zarobią na życie, a do miasta, do mieszkania żadne z nich nie chciało się wybierać. Początki lat 2000 nie były łatwym czasem. Agata, która skończyła zawodówkę, nie miała żadnych szans na rynku pracy. Nie miała doświadczenia, nie potrafiła odnaleźć się w mieście, a w dodatku obce jej były nowinki technologiczne. Jej życie było na wsi i nie wyobrażała sobie innego. Paweł miał podobne zdanie. On, jako mężczyzna, znalazłby pewnie jakąś pracę fizyczną, ale skoro miał poukładane życie w domu, w którym wychowało się wiele pokoleń jego rodziny, dlaczego miałby to zmieniać? W dodatku każdy wiedział, że brat przepije dorobek dziadków i ojców i wciąż będzie mu mało. Michał poszedł w swoich żądaniach jeszcze dalej. Stwierdził, że należy sprzedać wszystko – dom, pola, sprzęty i budynki gospodarcze. Szacował, że za całość dostaną wystarczająco dużo pieniędzy, żeby się nimi podzielić i żyć godnie, co było tylko bełkotem. W 2000 roku hektar pola kosztował około 3,5 tysiąca złotych, a dom wart był w takim stanie około 100 tysięcy. Agata przeczuwała, że brat chce łatwym kosztem zarobić na swoje używki, a to, co się stanie z nią i bratem, nie miało dla niego żadnego znaczenia.
Dlatego stanowczo odmówiła sprzedaży majątku, który zgodnie z wolą ojca należał do najstarszego z dzieci, czyli w tym przypadku do niej. Ale ona zobowiązana była do zapewnienia braciom dachu nad głową, co czyniła. Na tym polu każdego dnia wybuchały awantury. Michał pod wpływem wygrażał się już nie tylko rodzinie, ale też sąsiadom. Wszyscy zgodnie twierdzili, że pobyt w zakładzie karnym sprawił, że mężczyzna wrócił jeszcze gorszy, choć to wydawało się niemożliwe. Znów zaczęły się kradzieże i wynoszenie sprzętów domowych, które sprzedawał za bezcen. Agata była załamana tym, w jakim tempie gospodarstwo znów popadło w ruinę. Cała dwuletnia praca została zniszczona przez Michała w zaledwie kilka tygodni. Paweł także nie mógł znieść ciągłych awantur i niepokoju, jaki towarzyszył mu każdego dnia. W końcu sam ponownie sięgnął po butelkę i znów zaczął się upijać. Pewnego dnia Michał siedział na podwórku i pił denaturat. Nie zwracał na nikogo uwagi, wydawał się jakiś przygnębiony. W tym czasie Agata zajmowała się obejściem, a Paweł szykował się do pracy w polu. Nagle całą okolicę zaalarmował krzyk, jakiego do tej pory nie słyszeli. Był to przeraźliwy wrzask i błaganie o pomoc. Agata wybiegła przed dom i zauważyła, że jej brat płonie. Paweł leżał na ziemi przed wejściem do domu, a jego całe ciało trawił ogień. Michał w tym samym czasie stał z boku i spokojnie się przyglądał. Kobieta złapała za koc i zaczęła nim gasić brata. Starała się stłumić ogień, ale zanim to się jej udało, ubranie, jakie miał na sobie Paweł, dosłownie wtopiło się w jego ciało. Gdy na podwórko przyjechała karetka pogotowia i policja, wezwane przez sąsiadów, których zaalarmowały krzyki, Paweł wciąż był przytomny. Udzielono mu pomocy i zdecydowano, że musi zostać przetransportowany śmigłowcem do specjalistycznego szpitala, bo w powiecie nikt nie był w stanie mu pomóc. To Paweł, zanim wprowadzono go w stan śpiączki, powiedział lekarzom, że został podpalony przez brata. Policja zatrzymała Michała, a następnego dnia zdecydowano o jego tymczasowym aresztowaniu. Wciąż toczyła się walka o życie Pawła, który przeszedł wiele operacji, a lekarze określili, że w wyniku podpalenia aż 70% powierzchni jego ciała uległo poparzeniu. Śledczy przesłuchali sąsiadów, którzy nie mieli dobrego zdania o Michale. Wspominali o groźbach, jakie kierował do nich oraz swoich bliskich. Przypomnieli też, że odsiedział wyrok za ugodzenie brata nożem. Agata zeznała, że gdy wybiegła przed dom, widziała płonącego Pawła i Michała, który spokojnie wszystkiemu się przyglądał. Pamiętała, że trzymał w dłoni butelkę po denaturacie. Kluczowe były zeznania medyków, którym Paweł powiedział, jak doszło do jego podpalenia i kto za tym stoi. Michał w swoich wyjaśnieniach powiedział, że był pijany i niczego nie pamięta. To była jego linia obrony. Jednak wkrótce sprawa zrobiła się o wiele poważniejsza, kiedy ze szpitala nadeszła wiadomość o śmierci Pawła. Obrażenia okazały się zbyt poważne, a powikłania sprawiły, że lekarze przegrali walkę o jego życie. Oskarżony o morderstwo Michał stanął przed sądem. W dalszym ciągu twierdził, że niczego nie pamięta i nie jest mordercą. Ale śledczy przedstawili mu dowód, którego nie był w stanie podważyć. Mianowicie na zabezpieczonej butelce po denaturacie były tylko jego odciski palców, a w chwili zatrzymania w kieszeni miał zapalniczkę. Paweł miał przy sobie jedynie klucze od domu i ciągnika. Wtedy mężczyzna zmienił swoje wyjaśnienia. Wyznał, że faktycznie tego dnia pokłócił się z bratem i w przypływie nerwów oblał go denaturatem, ale go nie podpalił.
To brat miał w tym czasie zapalić papierosa, od którego zajęło się nasączone ubranie. Ta wersja nie miała pokrycia w dowodach. Wszystko wskazywało na to, że Michał podpalił brata z premedytacją i doskonale wiedział, jakie mogą być tego konsekwencje. Jego adwokat usiłował jeszcze ratować klienta od zarzutu zabójstwa, sugerując błędy lekarzy, które rzekomo miały doprowadzić do jego śmierci, ale nie miał na to żadnych argumentów, nie wspominając o dowodach. Co prawda, sąd powołał biegłych do zbadania dokumentacji medycznej, ale nie znaleziono żadnych nieprawidłowości w hospitalizacji i zastosowanych metodach leczenia. Następnego roku, we wrześniu, sąd ogłosił wyrok. Uznał, że kara 15 lat pozbawienia wolności będzie odpowiednia i sprawiedliwa. Agata wróciła do domu, niedługo później wyszła za mąż i założyła rodzinę. Tak kończy się historia braci, których łączyła nienawiść. Uzależnienia, niechęć do pracy i próba łatwego zarobienia pieniędzy doprowadziły do tragedii. Czy można było jej uniknąć? Wydaje się, że od dawna topór wisiał nad braćmi i niewielka iskra mogła wywołać pożar. W tym przypadku to powiedzenie ma dosłowne znaczenie. Dziękuję Wam za wysłuchanie mojego podcastu i zapraszam na kolejny w każdy wtorek, czwartek i niedzielę o godzinie 20 na kanale kryminalnym. Do usłyszenia.